Koło umiejętności. No, tam jak masz umiejętności wyżej, po prostu na ekranie już, na chudzie. Wstąpienie, Mam tak. ty na pewno. Tak, tak, No, tak, tak, dobra. tak. Chodźcie, to jeszcze wam coś pokażę. Tu jest Aha. krusza. Widzisz? Hej. To wielu, jest wielu się wydaje, że to jest element otoczenia, nie? No. No to się da zniszczyć chyba. Nie da A, się. Wybierz. Wyłącz. Dopiero musicie mieć 580 level. A wtedy co? Ja na przykład tego też nie mogę zniszczyć, bo nie ma nic oprócz mnie 580 levela i nie mogę z nikim misji zrobić. No łuk, to jest też ukryta misja. Na łuk, który właśnie niszczy to. Ten łuk daje ci, jak naciągniesz widzenie przez ściany, nawet w PvP. O! Dobra, wiedziałem, że lampy może na ten. To trzeba chodź zrobić gęsie, jak już ogarniemy. Chodź już tutaj. A to jest utracony sektor. Tak, no. Bo to jest, ta wyrwa międzywymiarowa jest w dowolnym miejscu, nie? Ano. Znaczy jest może kilka predefiniowanych miejsc, nie? Akurat tutaj znalazłem, tutaj było. No tutaj spokojnie, bo to wiadomo. No to od razu sektor można zrobić. Nie, nie. Ej, halo, Gamesior, aleś nas zrobił. Sorry, jakiś jakiś raid, że mam się nie pieprzyłem? Nie, nie, robimy wstąpienie. Jakie wyzwanie? Wstąpienie w śniącym mieście. To jest też takie sekretne rzeczy. O kurde. Gęsior, Jezu, zobaczyłem ten skrót. A ty nam tam kazałeś skakać po tym. A ci wiesz, bo to chodzi o to, że ja, wiesz, no, ja nie widziałem wtedy, ja nie wiedziałem wtedy o tym skrócie, co nie? Ale Jezus, a, w sensie, to owija to cały, tak? No. A, tak, ale to ja wam specjalnie kazałem, bo żeby była zabawa, co nie? No nie, no tak, ale to jest prawda. No. Bo tak to teraz super prosto. Tak, Nie, no też tam jest zarąbista. Widzicie to? Tutaj? Tą wyrwę międzywymiarową widzicie? Czekaj, na razie zginąłem. Dobra, dobra, tyle chciałem, na razie. Nie, spoko. Ogólnie to ja się spóźniłem, bo w robocie byłem, nie? Bo tam kiedyś wcześniej mi proponowałeś. Żebyśmy nagrali to, nie? Wtedy. Ale to nie było dzisiaj, bo dzisiaj był bajzel, widziałem. No kurde, zabiłeś mnie, tak. No, tak, tak. Dobra, widzę tą wyrwę. Nie dobra. Było mnie dzisiaj, bo A, wskoczyłem! Dobra, no jakbyście kogoś potrzebowali dodać do klanu, ale by nie było miejsca, to dawajcie znać, to będziemy kombinować, dobra, kogo wywalić. Strażnik poległ! Dobra. Ogólnie, Jay, no? Ten, jest jeszcze misja skażeni na... Rewolwer też taki z tego. I to jest, może byśmy we dwoje spróbowali ogarnąć, bo ja sam tego nie ogarnę, a to jest na 580 level. Super, chętnie. Na razie idę tego Lucha Chasingiego po snajperkę przekarować. Aha, a robimy później ten? Byśmy zrobili heroika kiedy? Możemy, jasne. Dogadamy się potem. No, na razie idę z nimi tam i pomóc. Dobra. Dobra, dobra, ciao, ciao. To jest Toland. Słucham? Niektóre demony możesz pokonać. Tu, Stachu. Innymi się zdajesz. A, ominąłem, już idę. Zaliczyło wam? Chyba, bo znikło. Ale... Nie. Czekaj, odnaleziono to Landa, no nie ma. Nie zaliczyło wam? Nie zaliczyło. Bo dalej poleciał. Nie, bo... No dobra, może... Bo to jest tak, no po co wy się pchacie? Mniejsza. Dobra, gdzie tutaj iść? Dalej. Teraz trzeba szukać skoku, patrzcie, tak? Tam też jest ten. O, tam świeci, patrzcie. Tu. A, tutaj, no, dobra. Gdzie? To jest świat pochwyconych, nie? Oj, nie dolecę. Nie dolecę! To tutaj musicie uważać, bo jak zginiecie, to was wywali w ogóle z tego. Nie? Jak ja już tutaj lecę! Nie możemy ginąć tutaj ogólnie. A, no tak, że jesteśmy w grupie, to ten... Gdzie ty jesteś, a tu jesteś. Dobra, poczekam, aż się zrespi. O Jezu, już myślałem, że serio ty to mówisz, mnie tu nie będzie. Przyświecić, nie, no jak ci się fiolka skończy, to nie będziesz widział wyrwy, nie? A ile trwa taka fiolka? Z pół godziny. A, to luz. Dobra, poczekamy na ciebie. Dobra, już lecę. Hop! Może znowu nie dolecę, bez kitu. Dolecę!
Uff! Dobra, to teraz tutaj. Cześć Witarmen, cześć Jan Bong. O, idziecie? Bo nie dam no, wam światła. No poczekaj chwilę, no niech wszyscy pójdą, tak? Hop. Nie ma się co, nie ma się... Dobra. Hop. Dobra, easy. Damy radę. Ej, hop. Ale się leci. To Landa już macie niezaliczonego, niestety. No to się jeszcze wróci do niego. Nie wiem, tu już jak zrobimy, to już się nie można wracać. Drugi raz nie przyjdziemy? My chyba byśmy się musieli zabić. Co wy na to? Nie, dobra, nie, dawaj. Dobra. Wiedziałem, że to lubicie. Widzę tam coś na dole, takie świecące. Ogólnie to gdzieś... Tutaj było... Gęsior, tutaj. Już. Tutaj coś świecącego no widzę. Dobrze. Świeci ładnie. Tam ogólnie musimy iść, ale... Ale po schodach do celu. Nie, na pewno nie do góry, na dół. O, tu coś jest. Ej, a tu jest... O, proszę bardzo, ja też tego nie mam. Chodźcie tutaj, to jest fragment opowieści jakiś. O! Pierwszy widzę. To chwilę jest takie. Tak. Pamiętasz to wszystko z chwili narodzin, no jest super. To jest w tych, nie? A to dostajecie później taki przypis, jak zrobicie to. O, tu jest, dobra. Tak, obierzy świat czy coś takiego. No. A tutaj było, matko. I do dziury. Wow, Jezu, to była dziura! O Jezu, chciałem też skoczyć. A tutaj znowu z tym łukiem, co dobra, mówiłeś, tak? Dobra, słucham? To z tym łukiem, jestem. Co mówiłeś? Tak. Ten łuk lśnia, ten. O, ten. Gdzie mam wskoczyć? A, tutaj jest taka kulka jakaś. O, ledwo przeżyłem. Ogólnie tutaj jest taka ślizgawka, nie? No. Uhuhu! Au! O, ale wywaliłeś? Dałeś. Ale dałem radę. Gdzie jest kolega? Za wami, przed wami. Właśnie nie wiem, gdzie ty jesteś, nie widać cię. A, tu! Dobra, gdzie dalej? Dalej? Na skałę. A i my tam doskoczymy? Nie no wiem. Ja kurde, nie! Nie! Zaraz będzie. O nie, ja też. Nie! A, żyję! Ej, to też zgin, będzie śmiesznie. No, ja też już zdycham. Byśmy musieli od nowa przeskoczyć. Od nowa? Tak, no. O mój Boże. Ja tu mam Tolanda. Jezu, masakra. Tolanda masz? A, ten duch, ale taki. Ale że zaznaczyło ci tak. Teraz masz? O, jeden HP. Chodzi o to, że on musi do was powiedzieć. A on gada tutaj akurat na początku, nie? To szkoda. Skokuj, ja pierdzielę. Jezu, od początku. Nie wierzę w to. Ja to spróbuję na Harpagana. Czemu tu się wszystko kręci? Cześć Mazoj, cześć admirał. W porządku. Robię sobie szybki wyzwanie z kolegami z klanu. I co, Gęsior, udało ci się? No, tylko nie mogę się utrzymać. To ja spróbuję tam niżej. Jestem. Mam drzewo jakieś. Ogólnie możesz ich zabić, czy nie? O, zginąłeś? Dobra, to ja też sobie coś spróbuję. Może dolecę, może nie? Dolecę. Chyba. Mogę ich zabić. Ale mam patenta. A, zginął! A ty meteorzy? No. Ale mam patenta, dobra. Mam patenta na skrócenie czasu. Ale ten, poczekaj chwilę. A ten, ale... Dajesz radę? Nie zabijają cię? Wiedźma na pewno mnie zabije na hita. Aha. Ale ty robisz jej jakiś damage? Ale ja zabiję. Zabijam je, normalnie. Aha, czyli... Aha, to może się kurde przeskalowało. No tam? Gdzie masz ten? Kurde! O Jezu, nie stąd! Nie stąd! Nie stąd! Kurna, nie ja stąd! Ja za tobą poleciałem. Dobra, Gesio, chodź, zginiemy sobie. Nie, ja dolecę, ja mam jeszcze jetpack fuel. No nie, weź ty cwaniaku, nie.
Wypieprzyć tych wszystkich czarowników pierdzielonych. Czemu akurat czarownicy mają jetpacki? Nie mogę tu biegać. Nie, a chyba tytani nie mają? No tylko czarowniki mają. Nie. Nie, tytani chyba też. Mają. No przecież łowca tym co może mieć, tylko skok dodatkowy. Nie, też może ten. Zapas. Nie ma jetpacka łowca, przecież gram łowcą. Skillu masz. No właśnie. Jakim skillu? Jetpack. Mówię, ja tu sam się biję, weźcie ktoś tu przyjdzie. No czekaj, no muszę właśnie, dolecieć. Jezus święty, się boję. Ja się boję, ja się boję. Dobra, teraz tak. Teraz tu, zium. Ty Meteo, poczekamy na Stacha, nie? Lecę! Weź agro na siebie. Dobra, no nie, ja to najpierw patent te... działa, patent działa. Jezu, tu jakieś skałki są dziwne. Boże, znowu nie dolecę. Żyję! Głupio by było to przegapić bez ciebie, jakbyś przegapił w sensie. Jak będziemy robić jakieś puzzle, to nie bierzemy Stacha. No co się nauczy? No przecież robię to pierwszy raz. Co ma poradzę, się... że raz skała mi tak się odwinęła, że nie mogłem wskoczyć na nią. Śliskie buty masz, musisz sobie Joye kupić nowe. Sobie jetpacka. Tak. Odwin się, odwin się, odwin się, odwin się, odwin się, odwin się, dobrze. Teraz tamten. Zrobię to, kurwa. Zaraz tam będę. Zaraz tam, kurde, będę. Zaraz będę. Tu jak spadniesz, to możesz zginąć, to cię podniosę. Tak, jak dolecę. O. O-o. Nie. Dobra, żyję. Chciałeś? Dobra. Okay. A, nie można biegać? Ale numer. No można, co można chwilę. Biegać? Znaczy, przez chwilę nie mogę. Ło, ale mnie... A, i teraz co? Teraz te kulki trzeba niszczyć. Nie, wiedźmy. No ale kulki żeś niszczysz, żeby kulki nie pojawiali się. Tak mi się wydaje. Tak nie działa. Zniszczyłem kilka kulek i tak się dobra, prawie. Wiedźmy nie... jednej nie ma. I zlecenie nie dostałem. A nie, jest ciekawe. Jezu, ale ciężka. Wcale mi tutaj tak... Ej, to tam nie gincie. A, bo tu jest ten. Aha, dobra. O kurde. O Boże, wziąłem odrodzenie. Ale ty nie odradzaj się. Cholera. I co, jesteś poza, nie? No. No. Nie odradzaj się, ja mówiłem, że tu nie możemy ginąć ogólnie. O Boże, może uda mi się dolecieć, czekaj. Skacz, skacz. Tylko to dobre 2 minuty zajęło. Kurde. Ukończ wstąpienie, skacz. Dobra, trudno. Zminęła mnie cała zabawa. To tyle? Tankowałem pół godziny. A co miało być jeszcze? No, ja kończyłem różne wyzwania i to jest, kurde, najłatwiejsze jakie było. To jest wyrwa jakaś. Nie po to, wiesz, zbierałem ekipę. Ciekawe. O, hełm dostałem. Dobrze, bardzo dobrze. No to ja będę miał to, to co wy później, nie? W sensie, ja będę miał to... W wędrowcu. To jest skrzynka. A to ja przy wędrowcu chyba będę to miał w takim razie. No, może. Przecież wszystkie znajdźki, których nie zbierzesz w trakcie gry, to one ci się potem w wędrowcu tak, pojawiają. Tak, jest, no jest, jest. O Boże, tylko znowu, pytanie, nie. Tylko pytanie, czy jak, wiesz, wydropisz skrzynkę, a jej nie otworzysz, czy też będzie, rozumiesz? Znowu no tak zginąłem. Jest. Co tam, dostałeś coś ciekawego? Meteo. A? Ej, znikło mi to, już nie mogę do was przyjść. Nie możesz? Wyszliśmy. A to znaczy... No, ja jestem cały czas. To bym musiał polecieć na wędrowca sprawdzić, no, czy mi coś wydropiło. No. Czekaj, bo trzeba odebrać ten, nie? Zlecenie. Aha, to tak, trzeba kliknąć. No ale wyzwanie ukończone, tak? Tak. Ej, nie mam, że ukończono wyzwanie. Nie masz? No nie mam. O, no to fajnie. 521 mocy. Klątwa Riven. A, to jest hełm dostałeś, czy co? O Jezu. Dobra, muszę to jeszcze raz zrobić.
Tak, tylko że ty będziesz teraz liderem. No dobra. O Boże. Czekaj. Co tam strzela do mnie? Przeciwnicy. Tylko wtedy w takim razie Meteusz nie będzie mógł, bo on nie ma. Bo nie ma tego. Tych gorzeni całych. No jak masz fiolkę. Mam fiolek, pełno dostałem. No to spoko. Fiolki ma, ale czy korzeń już nie ma przecież. No nie, ale to korzenie się za. Korzenie. Gałąź. Gałęzie. To ten, to się robi. To się po prostu wymienia w takim jednym miejscu. O, chodźcie ze mną jeszcze tutaj. Chodźcie tutaj, bo znowu coś. Ale ty masz damage, gęsior. Tak, chodźcie tutaj, widzicie? Jak macie fiolkę, bo tu normalnie nic nie ma, nie? O kurde, no. Kiedy to przez. A co tu jest? Nie mogę przez to. Tu nic nie ma, ale jak patrzcie się. Normalnie byście tego nie widzieli, nie? Ja pierdzielę, jakie tu tajemnice. Jakieś złote, Boże święty. Skąd ty to wiesz? Ty gdzieś w internecie wszystko widziałeś. Nie, no grasz po prostu, no. Ja w internecie tak, to tak, grasz sobie, wchodzisz na wstąpienie i tak sobie myślisz, a może sobie wejdę jeszcze na skałę. I patrzysz, że o, coś takiego, no naprawdę. No naprawdę. Patrzysz w internecie, nie oszukuj. Nie, nie patrz w internecie, naprawdę. Jaki to masz? Ej, chłopie, ja nieraz to siedzę całym, znaczy już nie, ale wcześniej jeszcze to siedziałem całymi kurde dniami, 5 fiolek i jazda, nie? W każdy kurde zakątek, wszystko. No nieźle, to nieźle. Ja w internecie to wiesz, to... Wiesz, na przykład teraz odkryłem misję, nie? No i nie mogłem przejść, no dochodzę do pewnego momentu, stoję, nie wiem co zrobić już dalej, nie? Kręcę się, kręcę, no i nie wiem, nie? No to już wtedy wiesz, no patrzę w internecie, nie? No wiadomo, ale kurde, tak, takie rzeczy to nie. Okej, okay, teraz jestem przywódcą, tak? Dobra. Tak, no. Spróbujmy jeszcze raz z tą fiolką. Tylko będziemy musieli poziom zarestartować. Co? Będziemy musieli poziom zarestartować, w sensie, że powrócić na orbitę jeszcze raz. A, dobra, no to wracam. No, ma sens, bo pewnie zużyję tylko wtedy. Co będziemy, co? Bo wtedy zużyję pewnie wtedy. O, sorry, byłem ten. A to jest, wiecie co mi się podoba na przykład, że wy idziecie tam skąd ja już wracam, nie? To jest takie, wiecie, fajne to jest, fajnie się to obserwuje tak. Bo ja już tu byłem, jak wtedy, jak my Stachu żeśmy robili, nie? Ja już te rzeczy wiedziałem i to jest, wiesz, to jest takie fajne, co nie? Że teraz ty wy tutaj jesteście, nie? Gdzie ja. Taki wtedy... nauczyciel, tylko że za znaczy, darmo. Nie, o to chodzi, że nauczyciel, tylko to jest takie, to jest, wiecie, to jest tak jak, nie wiem, ktoś jest za mały, żeby na przykład gdzieś tam być, nie? No i wy żeście już to przeżyli, ten ktoś dorósł na tyle, żeby na przykład ogarniać to, co... Wy wtedy, jak on był mały, nie? No to takie sentencjonalne, prawda? Rzeczy, ale lubię no to patrzeć w ten sposób, nie? Masz dzieci? Nie. To nie jest to, że to mi zastępuje, tak? No ale to ja tak mam w każdej dziedzinie, po prostu tak się urodziło. Rozumiem, rozumiem. Dobra, mniejsza. Ja bym nazywał sieroto, gdzie ty idziesz? Tu jest ten, tu jest gałąź barionu. Ej, no to tutaj to było, nie? No, no, tam, cofnij się. A, i wstąpienie floretu jeszcze raz musicie użyć, bo po restarcie nie ma. Wstąpienie czego? Nalewkę floretu. Tak chyba jest, tak, nie? Tak, no to spoko, ja miałem ich 5. No, ale musisz użyć już. Teraz? No. A gdzie wy polecieliście w ogóle? No, pogało. Pochwyceni zwrócili na ciebie uwagę, strażniczko. O, to jest ta misja, przygotuj w której się. Ja nie wiem, jak zrobić tą heroikę. No to heroika, no to tam dostaniesz więcej, tam. Dostaniesz jeden fragment więcej i mroczny i tyle. Nie, to heroiczne zadania to jest co innego. Tam dropią ci różne gówna. Nie, katalizatory, nie katalizatory. Rzadko. No ale dropią, tak. Rzadko. Czekajcie, bo idę. Rzadko.
Ja do Boleria Osa, Boleriosa, nie wiem jak to się tam mówi na tym snajperkę, Bolerais. Borealis. Co? No, Bolearis, to już też mam katalizator, nie wiem czy wy też tam macie. Ja chyba jeszcze nie. Tak. A, ja nie mam, bo jeszcze referenda chyba do końca nie zrobiłem. No właśnie, ja bez... mi tak dropła ta snajperka. Dobra, czekajcie tu, poczekaj chwilę, poczekaj na Stachę, okej? Okay? Czekam. No. Nie no, bo Borealis jest normalnie z referenda. Tak, ale... No, ja... A, i teraz mam z Refer a Friend zrobić na skórkę Nightfalla. To, to robiliśmy, Gęsior. Albo z tobą nie robię? A, to ja nie mam referala. Nie wiem w ogóle, z innym robię. A, dobra, już tak. Prawie. To zrobimy tego Tolanda od razu, nie? No, tylko że jego tutaj nie ma, jest dalej. Ale to dalej może też będzie do was gadał. Weźcie, idźcie do niego. A skąd wiesz, że dalej? Bo no, widzimy. A jest tam, faktycznie kręci się. Czyli trzeba z nim pogadać, tak? Zniknął. No, uciekł. Może dalej będziecie mogli z nim pogadać. A może ja już nie mogę z nim gadać. No kręci się ten cwaniak. Ej, no znika cały czas. On tylko pokazuje, gdzie iść. O Boże, zginę. Tak. Wiem, poczekaj. Może i faktycznie mam śliskie buty. Musisz napluć na podeszwę. Ja pierdzielę, co mi tu nie idzie? Poczekaj, tam już nie skacz tam. No, czekam. A to zimne serce ci się tak podoba, to broń? No fajne. To jest kupa. Znaczy... Imo. No jakby nie patrzeć, strzela ciągłym strzałem, który jeden ładunek zadaje ileś tam damage'u. Na PvP się może sprawdzać nawet. Nikt i na PvE. A PvE jest słaby. Nie, właśnie dobry. Mi się bardzo podoba. To już lepiej wziąć tą snajperę ze sekretnej misji. Nie, słuchajcie, bo to nie jest tak, że to jest zła broń. To jest dobra broń. Tak jak dużo rzeczy, tylko po prostu jest lepszy zamiennik. W sensie, no, karabin automatyczny. Ja strzelałem z tego zimnego serca, ale... Za duży ten. Za bardzo się spieszy. Myślisz, Majaj? Spokojnie. Ogarniemy to. O, ja ci znowu pokażę coś. Soczewka Prometeusza? Co ty zużyłeś? Z tego sobie ściągłem, z kolekcji. Cześć, Kamila. Ja chcę to. Daj mi... O, to ja ci coś pokażę. Weź przy mnie na świeć. To jest ten Prometeusz? O, jaki fajny. Pokaż mi go tutaj. A, poczekaj. Podstawowo czy w skórce? Bo mam skórkę na niego. Później skórkę. To najpierw ci tak pokażę. I on jest na przykład o tyle dobry, że ten promień tutaj, nie? O. To robi, to pali tutaj, nie? No. Na przykład za każde zabójstwo on się robi z tego większa kula, nie? O, tak wygląda. Widzisz? Ano. A zaraz ci pokażę po skórce, bo skórka jest naprawdę fajna. A gdzie go zdobyłeś? O, tak o. Jakby z Ozyrysa. Tak, no bo to jest z Ozyrysa. A, to nie wiedziałem. Pójdziemy po nią kiedyś? Ale to nie wiem, bo to chyba dropi tak. Dobra, weźcie, idźcie, bo może będzie z wami chciał po... A, już wiem, gdzie z wami pogada, tu za tym drzewem. Właśnie widziałem tam jakieś drzewo. No, tutaj musicie iść. Gada. Och, Maro. A, gada. Chyba nie wiedziała, że tak będzie. Ha. Światu pokazuje dzielne oblicze, skrywając swoje. A to jest fajne, bo on gada takie rzeczy, o których człowiek, który gra, nie ma pojęcia, nie? On gada jakieś tam w ogóle rzeczy z kosmosu. I jest wyzwanie. Super. Dobra, mniejsze. Zdobądź element zostało z rozmarzonego świtu. O, ciekawe. A, to jest masz ten... Klątwa Riven. Tak? No. Aha, no dobra. Zostałem pelerynkę. Riven to jest ten, nie? Uldrena zabił. Nie. Co? Kto? Riven? Riven to jest taka babka, bo jest królowa Mara i Riven, nie? No. Ten boss miał na imię Riven. Ta. Boss miał na imię Riven, tak, na końcu. No, chyba nie pamiętam. O. To nie uwaga, to... O Jezu. A, tu jest ta zjeżdżalnia, tak. Na końcu najazdu się Riven właśnie zabije. I tutaj ogólnie
jest klątwa, nie? Dobra. Skaczemy. Kluska. Doskoczę! Nie! Kurde! Rozmazanego świtu, no tak. Bo tu w ogóle do świecącego miasta się używa innego ekwipunku, nie? Dlaczego? Dobra, poczekamy tutaj na Stacha. A nie, nie poczekamy tutaj, bo ten kamień nas zrzuci. Potrzebujemy jakiegoś gruntu. Okej, bo mnie zrzucisz zaraz. To już nie wiem. Dlaczego? Dlaczego mnie los tak pokarał, że jetpacka nie mam? Ten też się obraca. No tam na dole wszystkie się obracają, z tego co zauważyłem. Tamten się nie obraca. Chyba. Nie, nie obraca się. Dobra, doskoczyłem. Są takie wyzwania, gdzie się idzie i na przykład też się tak skacze. A jeszcze te kawałki Jezu. Gruzów wędrują i cię mogą potrącić przy przeskakiwaniu. Podczas tego szturmu jest takie coś. No, to właśnie coś w tym stylu. Ale wiesz, tutaj jak zgniesz, to musisz od początku robić. W ogóle do Zimnego Serca jest zajebista skórka jedna. Kurde, tak mi się podoba, żebym używał tego i broni tylko dla tej skórki. Jest taki, że cały karabin jest zamrożony. Co? Dropią skórki, czy ze skrzyni? Tak, z jasnego pyłu. Nie wiem, czy nie przeczekać. A nie będę czekał. Ach, weź sobie ten. O Jezu, nie, no znowu, nie. No nie doskakuje. Weź sobie chwila na... Dobra, ja biorę perka na potrójny skok, no nie ma wyjścia, no. No, strzelaj z tej broni. A, bo ja nawet wysokiego skoku nie mam, mam wyskok na bok. O Boże. Ja się nie dziwię, że mnie nie idzie. Meteo, weź stworzymy laser dwukolorowy. O, wiem co będziemy, czekaj, nie marnuj amunicji. Będziemy ten, jak Stachu będzie, to mu będziemy... To mu będziemy laserem po szybie świecić. Tak, bardzo śmieszne. Ja ci dam, cwaniaku. A jaki to ma zasięg w ogóle? Nie wiem. Weźmy jeszcze lwop. A, świeci mocno. No, teraz to będzie znacznie łatwiej. Nie strzelać mi tam. Nawet nie doleci. Ej, spadam. Tam kawałek lodu był. Strażnik poległ. O, to akurat cię Stachu podniesie, bo pod lodem. Co podniesie? Gdzie? Ja nie widzę cię. Zaraz. Kurde, nie wejdę już. Nie mam fiolki. Jak nie masz fiolki? Ale po co ty się respiłeś? Przecież Stachu by cię po drodze podniósł. Nie, bo mnie wywaliło ducha na zewnątrz. Aha. Czy już tutaj nie wejdziesz do nas? Gdzie to wymienić na fiolkę? To wymienię. Szybko. O, nie wytłumaczę ci, niestety. Kurde. Ale my sami z gęsiorem to uda nam się zrobić? No jasne. To znaczy, ty już Meteo masz to zrobione, więc na luzie chyba, nie? Ale skrzynkę bym miał. Nie chcę się ten, ale... To jest taksi tak naprawdę. Dobra, bierz tam dalej. No skaczę. Się boję trochę. Ale z potrójnym skokiem już będzie łatwiej. O kurde, ale ale pochylnie. Ach. No. Mówisz, że masz teraz skok w bok, tak? Nie, teraz mam potrójny skok. O. Ja to sobie bezpiecznie ląduję, okej. Okay. Nie, teraz to jest dużo łatwiej. Teraz to wtedy miałem na hardcora. Heroiczny. Tak, na heroiku leciałem. Dobra, jesteśmy. No ja to szybko będę tu ginął, więc musisz mnie skurować. No, spoko. Aha. Ogólnie trzymaj się mnie, biegaj za mną, bo ja mam wyrwę. Okej. Okay. A, musimy go czekać. Dobra, nie bij. Okay. Czego nie bij? To landa, chodź tutaj. Nie bić tych czarnych kulek? Nie no, bij. Tylko myślałem, że w to landa strzelasz, nie? A da się? No, cóż. Okej. Okay. Ty to koksu. A, zabili mnie. Poczekaj. O, no nie, czekam. Nie, dobra, już cię zarespiło wyżej. Już tu nie wrócisz, w sensie znowu będziesz musiał skakać. Jak ty? A będę mógł w ogóle przez wyrwę wejść? A jak użyjesz fiolki?
Jak będziesz miał ten... Dobra, mogę. A, no tak, bo ja musiałem drugi raz użyć, ja a wy nie musieliście. Czekaj, jesteś tam? No, ja już wszedłem, Mateo. Ja też mogę wejść. No to co nie mogłeś wcześniej? Bo wywaliło, myślałem, że nie będę mógł. No, no możesz. Ja przecież myślisz, że jak ja wchodzę za każdym razem? Ha. Ja myślałem, że do góry się respisz, ten, w ciemności już. Nie. Ja za każdym razem do wyrwy wchodzę. Ale mu świeci ten laserek tam. A, widzicie? No ja widzę, jak tam przenika przez tą ciemność. Ja tu skipuję połowę trasy. Jak skipujesz? Nie mów, że używasz tego jetpacka. Weź nie, podwójnego nie ma. Widzisz? Można. Co? No ja robię to samo przecież. No ale połowę trasy skipnęliśmy. No. Bo jak świeci, no to wiadomo, gdzie spadać. No, o to mi chodzi. Wiadomo. Ech, kurde. Tam poczekaj z tym ostatnim przeciwnikiem. Boże, całe wyzwanie polegające na skakaniu, ja pierdzielę. Ja go nie zabiję, bo w sensie... Bo tu się cały czas mobki respią, nie? A, okej. Okay. Boże, całe ale... wyzwanie polegające na skakaniu. Ale postaram się przeżyć. Jeden HP znowu. Jak ty tam skaczesz? Ja mam cały czas całe HP. To drugą skałę mam jeden HP. O Boże święty, ile tych kulek tu jest. A wystarczy wiedźmy zabić i po sprawie, tak? Tak, no. Nie, to ja się może ukryję, zanim mnie zabiją. Znowu. Dobra, to co, czy wyczyścić to, czy nie? Czyś. Przecież ten sługa cienia to mnie w trzech hitach ma. Możesz go zabić. Czy go masz na dwa hity? Coś nam zostało? A nie, skrzynia jest. Dobra. No, ale mi też chyba nic nie dorobnie z tego. Też. Przysięga zmierzchu, to coś dobrego? Nie pamiętam. nie pamiętam tych wszystkich zadań. Karabin snajperski, o Boże. Nie, raczej nie. A, to dziadostwo. I tu jest wyjście ogólnie. No to mnie nie dropuj już takie fajne rzeczy jak wam. Ale co mi dropło? Macie mi tylko hełm, bo tam później tą misję na strzaskany tron to trzeba mieć w całym ekwipunku, żeby tam dostać transcendentne światło. Ale o czym mówisz? Że jak trzeba mieć set? A to jest 580 level, to na razie was ten. A to jakiego trzeba mieć seta? To się uzbiera. Jeszcze raz? To jaki trzeba mieć set, bo to by się uzbierało? Uzbierałoby się? No w sensie ten transcendentny coś tam, czy co tam, o czym mówiłeś? A, bo ogólnie w ekwipunku z rozmazanego świtu, nie? Czyli z tego zaśniącego miasta macie... Rozmarzonego świtu, okej. No, to ten, to tam macie takiego perka, co się nazywa Klątwa Riven, nie? Tak, jest. No, że otrzymujecie więcej obrażeń i więcej zadajecie, nie? Aha, czy to jest set po prostu pod Riven, okej. Tak, ale chodzi o to, że da się to oczyścić, nie? Że na przykład zadajecie więcej, a nie otrzymujecie więcej obrażeń, nie? Aha. To się nazywa transcendentne światło. Tak się nazywa. Ale jeśli to są tylko perki pod konkretnego questa, to takie sobie. Nie, to jest tutaj ogólnie, w śniącym mieście całym, nie zadajesz więcej. Aha, no to w sumie okej. Świecę się, zobacz. Stach, kurde. No nie wiem, ożyw mnie, to zobaczę. Ja leżę obok siebie. No ciekawe czemu. Zabiłeś mnie. Mogę do ciebie. Tak. Co się świecisz? No buty ci się świecą. No a góra? No i migocze ci coś na czarno. Co to jest w ogóle? To ta właśnie klątwa Riven. Aha, to ty na to sobie włożyłeś. To czekaj, ja włożę pelerynkę. Nie. Nie, pelerynka nie działa. Pelerynka... A ja, świecisz się. Tak? To ci się świeci. A bo w menu nie widać tego.
Nie, bo chodzi o to, że wy macie ten wstąpienie, fiolkę floretu. I ekwipunek rozmazanego świtu właśnie taki przybiera kolor, jak macie na, jak jesteście na wstąpieniu. Ojej, to takim całym komplecie to fajnie wygląda. O, mobek. Tu jest robimy komplet. Dziękuję. Gdzie? No ja właśnie z tą misją wstąpienia ostatni element wydropiłem. Ogólnie pokazać wam może? O. No, pokaż. Co pokazać? Co? O, nie wiem czy... Jaki? Ale zobaczcie, o. Okay. O. I głowa ci się pali. O, jak ładnie. Ten już całego seta ma rąbany. Ty, to poczekaj, to ja u ciebie na streamie zobaczę, bo ja się nie widzę w ekwipunku. Ale fajne. Efekt. Gdzie jest ten? Teraz będziesz szukał mojego streama. No, muszę zobaczyć, bo nie widzę. Właśnie Meteo zasłania. Niech patrzy na mnie. Aha, o kurde. Ładne, nie? No. Efekty moje jeszcze. No kurde, ciekawie to wygląda. Tak, teraz bardzo. A jak mi się skończy to wstąpienie, to już będę normalnie wyglądał, nie? Tak. No tak, a, na to wychodzi. To poczekajcie, bo tutaj jest gdzie... A nie, już było, dobra. Mniejsze. Było. Cokolwiek chciałeś pokazać, to było. Co? Wstąpienia, jak będziesz wyglądał. Zbroi. Wstąpienie? Cześć Rivo 92, dzień dobry panie, jak zwykle to napiszę, dawno mnie nie było. No bez niedawno efektu, damo. Tak? O, cześć Patryku 856, przepraszam, nie widziałem akurat komentarzy. Co robicie? My robiliśmy wyzwanie i skończyliśmy. Właśnie, coś będziemy jeszcze robić? No nie wiem, co tam chcecie porobić jeszcze. Najazd? Najazd we trzech. Albo Nightfall? Potrzebujemy 6 ludzi. A Nightfall jakiś? A, no możemy zrobić, no. Ja mam questa na Nightfall, to byście mi zrobili przysługę. Okej. Okay, co ja tam mam? Jak zrobilibyście? O, też o, mam teraz hełm z rozmarzonego świtu, ale fajnie. I to jest jeszcze najlepszy, jaki mam, zajebiście, super. Rozmarzonego, w sensie. Rozmarzonego, no dobrze, tak, super. A jak ja na to mówiłem? Nie pamiętacie. Rozmazanego mówiłem. Tak, coś takiego. A to jest rozmarzonego, wiesz. Dobra, świat, dobra. Który ma marzenia. To szybko się też. No wiesz, już tak tyle siedzę na tych streamach, to już mi się i dykcja trochę poprawia. No, dobra, poczekajcie, tylko sobie wybiorę lepsze buty. Jakbyś pomalował ten osprzęt, nie? To też byś inaczej świecił? Nie, chyba nie. Chyba tego już nie widać. Ogólnie mam fajny kolor pod to, ale niestety te ability jest słabe. W sensie nie pasuje mi perki dodane do tego. A ja za gdzie idę. Dobra, poczekajcie, tylko jeszcze wezmę sobie, zobaczę te buty. Mam 3 buty rozmarzonego świtu. Mogę cię zabić? Co? Mogę cię zabić? A, chcesz mnie zepchnąć? No jak weźmiesz pojazd, no to da się chyba zepchnąć. Tak, da się. Bez pojazdu też. Tak, pokażę ci coś fajnego. Włączyłem twój streamek, bo jak widzę instalację 2 godziny RDR2, to aż nie chce mi się. No nie maruj, tylko ściągaj RDR-a. Ale słabe jest, mi się nie podoba. Co, RDR? Dlaczego? Bo nie grałeś. Bajtuję. Bajtuję. Dobra. Co ty mu robisz? Zmieni cześć to. Postumosplay, cześć. Dwie osoby na YouTubie. No jak nic nie mówię do was, no to ja wiadomo, też, że uciekacie. Okej, dobra, jestem gotowy. Stach, jak mogłeś go zrzucić? Kto tam mamy? Ja nie zrzuciłem, co ty? Dobra, weź sobie Nightfalla teraz, jak masz tam. A ja widzę, jakiś quest mam na tym, na IO, nie wiem czemu. A, jest coś faktycznie, nieoczekiwanie gościa. A, to później zrobię. No nie wiem. Ale to chodzi o heroiczną przygodę. Wiem, chyba, że się to pokręcicie, ja daję 3 minuty, za 3-4 minuty. Nie, nocny szturm, już uruchamiam. Tak, no. A, 540 mocy, o Jezu. To ciężko będzie. A to nie będzie. Możesz w ogóle tego włączyć? Mogę włączyć, tylko ciężko będzie.
Tak, tylko jak wybierasz misję, to powiedz mi, które misje, żebym sobie ekwipunek dostosował. Gęsior! A jako, jak co chcecie? Bo to jest naczelnik niczego, odwrócona iglica i dziwny teren. Dziwny teren to jest z Nokrisem, odwrócona iglica to jest połóż kres ekspedycji Czerwonego Legionu, która zniszczyła pokój mięśniom. Okej. Okay. I jak chcecie to na szybko zarobić, to iglice. Iglice? Ale poczekaj, tak, ale poczekaj, nie włączę jeszcze. No bo to nie ma znaczenia, który weźmiemy. Są, nagrody są takie same, nie? Tak, tak. Tylko poczekaj jeszcze chwilę, tylko. Tak, tak, ja sobie też tam poulepszam i tak dalej. Nie wiem, kurde, co wziąć. Kogę podnosi już na mój statek. Co? Co? No zobacz. Gęsior, patrz to. Nie ty, zaraz spadnę. Ej, a nie mi się masz zepchnąć mnie. Nie pozwoliłem, co to ma być? Ty cwaniak. Ej, nie! No, ja się którego tak... to możliwić? Ja się tak nie bawię. Dobra, to dawaj odwróconą miglicę i ciśniemy. Dobra, karabin pulsacyjny? Nie, mam karabin zwiadowczy, to wezmę sobie automatyczny. Ona, czekaj. Czekaj. I ten może być też, tak, dobra. To ducha bym mógł w sumie jeszcze zmienić. Odwrócone iglice to gdzie to było? A Scottem. Widziałem to. To było na Marsie, czy co? Ma fajne. Na Nessusie. A Nessus? O Jezu, nie mam tego nie, ducha. Nie, ale to weź to tego, dobra, to tam. No Stachu też szybko wbijesz ten, szybciej wbijesz przecież, bo masz tą historię, nie? 600 level, ten karabin, to też szybciej dobijesz, będziesz szybciej przeskakiwał między potężnymi ekwipunkami. Tylko nie wiem, kurde, jaki wziąć karabin. Ja już wziąłem, mam uruchamiać czy nie? Dobra. Uruchamiać mam czy nie? Pat. Kurde, nie wiem, nie jestem. Jezu, co znowu patrz, co znowu patrz? Dobra, shotguna biorę, dobra. O, ja mam takiego, zobacz. I co ten duch robi? On daje ci większe nagrody z tygla i ze szturmów. O Boże, ja nie mam takiego, ale fajne. Jak zawsze jak go wyjmujesz, to on tak mruczy, tak jakby miał. Czy... Nie wiem, czy będziecie słyszeć. A, taki komputerowy kotek, proszę bardzo. Po co ci zwierzak w domu, jak możesz mieć w grze? No, akurat kotów mi nie brakuje. Dobra. Jo, się świeci. Ty widziałeś ten miecz, nie? Kurde, nie, ja nie widziałem. Co to, skąd masz ten miecz? Ha, ha, ha. Ej, co a co jest? To jest za miecz ogólnie? Ej, dostałem teraz. Dostałeś z tego wyzwania teraz? Jakiś egzotyk, nie? O, a ja mam taki miecz. To jest egzotyk, czy to to jest? Tak, egzotyk. O Boże. Masz taką właściwość, widzisz tamtą skałę? No. Ej! No nie! No skąd to masz? Ja sobie ekwipunek pod ten miecz zbudowałem. Dobra, jedziemy. Ale skąd masz ten miecz? No dropło, no. Ale skąd? No z gry, no grasz, to ci dropi, nie? Jezu, z nimi gadać, ja nie mogę. Róbmy już tą inglię.